Zobaczmy. Kontrola prędkości w Lublinie. Przystanek. Kiepury 1. Długość całej zatoczki. A panowie policjanci parkują. Trzymają mobila. Nagramy ich. I puścimy YouTube'a. Kontrola prędkości ultralightem, czyli co? Jak zwykle kicha. Zobaczymy jeszcze z bliska przyrząd. Ultralight. Ładnie. Słucham pana. No, nagrywam sobie. Ładnie. I jeszcze w tamtą stronę, jak pan strzela, nakręcimy. Ja pana doskonale rozumiem, bo wie pan, przychodzi szef, coś chce, no i pan musi stać i mierzyć, no i co zrobić? Jest pomiar. Ja tam panom po prostu z całego serca współczuję tej roboty, no. To nic ciekawego. Wiem, pamiętam. Tu nieraz panowie z tym, z radarem stali takim przenośnym. A to Straż Miejska kiedyś była. Straż Miejska z radarem tu stała przy przejściu kiedyś. A to zabrali uprawnienia. No to tak, bez celu oni tu nie stali na pewno. No wiem, wiem. Nieźle. A jeszcze mogę się zapytać? Jak pan z tego ultralighta mierzy w kilka pojazdów, to wie pan, w który pan strzela? Optyczny. No ale to on nie wskazuje tego samego, co wiązka lasera. No ale to nie wiadomo, w co laser strzeli. A czytał pan wyrok sądu z Zamościa? Nie interesuje. Rozumiem. No właśnie. Tak jak o Iskrze ostatnio było, nie? No. A może pan w śmigłowiec strzelić, ile leci? Z ciekawości? Co? Gorzej jak ma system antyrakietowy, to rakietami odpowie wtedy. O, ten może być ustrzelony. Pyk. Zwolnił. No. Nie, dobrze.